Productions. Jak maszyna, dostarcząca wszystkim szczęście. O jak oktany, których wciąż trzeba więcej. To jak turbina, ciszcząca zamiast serca. O niczym olej smarujący wnętrze mojego dziecka. Co jak cylindry, zędowo bądź układy V. Y jak Yoshimura, wywołująca szał. K jak kooperacja, człowieka z motocyklem. Elipczym lewarek, który nacisnę zanim zniknę. Teraz bezprawne ruchy, przepustnica na maksa. Muśnięcie lusterkami, wyprzedzą dwa auta. Jedną między liniami, dostanę w moim miejsce. Kolejnym moim gościem programu Dorosłe Łzy jest nowy zawodnik falubazu zielonego Góra, Jarosław Hamper. Witamy Cię serdecznie. Cześć. Pierwsze podstawowe pytanie. Dorosłe Łzy taką tradycją polską jest, już w niedzielę siadamy do Dorosołu, ale tutaj tradycją żużlową też jest, już spotykamy się w niedzielę na meczach. My tutaj w Zielonej Górze na Wrocławskiej 69. Czy w Twoim domu tradycja Rosołu, bo tradycja żużlowa oczywiście jest, tak, to jest rzecz jasna, ale czy tradycja niedzielnego Rosołu jest obecna? Jest jak najbardziej obecna i bardzo praktykowana, to na pewno. To jest jedno z takich moich ulubionych dań w sumie. Tak naprawdę faktycznie to jest tak, że ta niedziela jest skojarzona z tym właśnie, z tym rosołem. To jest podstawa tak naprawdę, jeśli chodzi o jakiś taki niedzielny posiłek. A na święta, zbliżają się święta, ten wywiad będzie publikowany dzień przed Wigilią. Jakie potrawy na święta je Jarosław Hamper? Ja bardzo lubię potrawy rybne, wszystkie potrawy rybne, także no bez względu, czy to będzie karp, czy to jakaś inna ryba, raczej te potrawy tutaj, te potrawy tutaj raczej preferuję. Także no w każdej postaci. I tak się pewnie skończy na święta, że będę się zajadał rybami. Żużlowiec musi trzymać formę, ale chyba na święta, z racji, że jest to okres także zimowy, nie jeździmy, to można troszeczkę więcej zjeść. Można sobie zrobić taką delikatną dyspensę, pilnujemy tej wagi, pilnujemy tego, żeby nie było z tą wagą problemu, ale też nie ma co popalać skrajności. A jakie obowiązki masz podczas świąt? Może wininka je stroisz? Jak to wygląda w domu Jarosława Hampera? Rozumiem, na szczęście tych obowiązków nie mam zbyt dużo, ale choinka to jest rzecz, która w zasadzie jest takim moim małym obowiązkiem, ale to jest najprzyjemniejszy obowiązek. Wybieranie choinki, organizowanie tej choinki to jest największa przyjemność. Także wraz z moją małą córką dbamy, żeby to drzewko było ładnie ubrane i sprawiało to właśnie, że ta atmosfera w domu była taka idealna. Powiedziałeś, że lubisz ryby, więc kto się zajmuje karpą? Może z tym bywa, ja nie. Ale zawsze zazwyczaj sobie tak poradzimy, że po prostu ten karp jest, tak? Historia, że tego, jak on się pojawia na stole, to powiedzmy, jest różnie. Ja w każdym razie nie dokładam ręki do tego karcia, jeśli chodzi o przygotowanie. A Sylwester, jak spędzasz z reguły Sylwestra? Jak w tym roku będziesz spędzał? To jest możliwe w ogóle dowiedzenie się? Różnie. Sylwestrem bywało różnie. Bywało tak, że gdzieś była okazja pojechać na jakieś takie zorganizowaną zabawę sylwestrowo-noworoczną. A bywało tak, że powiedzmy, że siedziałem wraz z rodziną w domu. I trochę tak właśnie byłem, raczej spokojnie. Nie zaplanowałem wcześniej żadnego wyjazdu, także ten Sylwester będzie teraz bardzo będę spędzał w gronie najbliższych znajomych, ale w domu. To właśnie twoją pasją są podróże, to jest zdanie. Czy w tym roku zimą jeszcze planujesz jakieś wycieczki, czy raczej tylko i wyłącznie skupiamy się na przygotowaniach? Tylko i wyłącznie skupiamy się na przygotowaniach, wycieczki są ze sobą. Ten czas tej ferii wykorzystałem, żeby faktycznie odpocząć na dwa baterie, także wakacje były, było notowanie. Ale ten temat jest za mną, przede mną, kwestia kolejnego sezonu, przygotowań, jest wiele rzeczy, które trzeba zrobić i faktycznie to jest taki moment, gdzie już w zupełności, tak w 100% oddaje się
dla żużla, czyli te przygotowania, treningi, to zajmuje sporo czasu i teraz właściwie tylko tak to będzie wyglądać. Mhm. A najciekawsza wycieczka, na której byłeś, którą najlepiej wspominasz, która gdzieś tam w pamięci najbardziej? Nie mam chyba takiej ulubionej. Zazwyczaj te wycieczki, no, w których uczestniczyłem, były ciekawe i takiej, ale nie ma takiej jakiegoś takiego miejsca, do którego nie wiem, chętnie wrócę jeszcze raz. Było wyjątkowe. Ja ogólnie lubię podróżować, więc każde nowe miejsce jest wiadomo czymś, jakimś takim nowym odczuciem, ale ogólnie jeśli chodzi o podróże wakacyjne, to wszystkie miejsca były piękne i tutaj ciężko jednoznacznie powiedzieć, które najpiękniejsze. Spędziłeś, z tego co wiem, jedną noc na plaży w Dubaju. Jakie przeżycia z tym związane? Dubaj, tak. To byłeś wtedy na zjeździe jakimś motorowym, tak, ale noc na plaży wspominałeś, że coś niesamowitego. Tak, była taka sytuacja, to się dotyczyło ogólnie tego wydarzenia, to była taka gala jakby mistrzów świata w sportach motorowych. Więc to było kilkanaście lat temu po zdobyciu mistrzostwie świata juniorów. I uczestniczyłem w tej gali. No i faktycznie to, co mi urzekło, no to oczywiście sam Dubaj jest pięknym miastem. Bogaty, tak. Bogaty, przetarg i w ogóle wszystko, tak, to prezentuje się naprawdę wspaniale. Ale jedna rzecz była taka zupełnie dla mnie nowa, coś, co mnie spotkało i byłem strasznie zaskoczony, to, że jednego wieczora zrobiono taką jakby kolację dla wszystkich uczestników tej gali, ludzi związanych z tą galą, na środku pustyni. Przygotowali miejsce na środku pustyni, znaczy na środku pustyni, kilka kilometrów od zabudowań, w głąb pustyni. Zrobili taki wielki, ogromny dół, gdzie się wjeżdżało samochodami. To był teren dość naprawdę duży. Wszystko było obłożone dywanami, były stoły, jakieś tam egzotyczne ich jedzenie takie miejscowe. I gała muzyka, przewijało tam się dużo ludzi, gołe niebo, świeże powietrze, środek gdzieś tam powiedzmy, pustyni dookoła piasek, także zrobiło to naprawdę na mnie ogromne wrażenie, bo czegoś tego jeszcze nie przeżyłem. W tym roku byłeś na Dominikanie, na wakacjach i z tego co wiem, także ponurkowałeś. Powiedz nam coś więcej odnośnie tego nurkowania. Nurkowanie to jest oczywiście moja duża pasja. Wspaniała sprawa, i można to wykorzystać, w zasadzie to łączy nurkowanie zazwyczaj właśnie z wyjazdami na wycieczki, wtedy mogę tą pasję po prostu połączyć. Dominika naprawdę nie jest ciekawym miejscem do nurkowania. Tam może trochę jaskinie, może trochę wraki, ale bez wątpienia okolica Australii, Wielka Rafa tam jest świetnie. W Egipcie również, no powiedzmy sobie szczerze, że nie jest daleko, a można tam ponurkować. Także jestem ogólnie pasjonatem nurkowania. Porobiłem wszystkie specjalizacje. Właśnie sprzęt, licencje? Tak, oczywiście. Licencje, specjalizacje nurkowania wrakowego, powiedzmy jaskiniowego. Wspaniałe to życia. Ciężko pisać słowami, ale będąc kilkanaście czy kilkadziesiąt metrów pod wodą, obcując tym całym światem podwodnym, po prostu uczucia są fantastyczne. No właśnie, wspominałeś o nurkowaniu wrakowym na Karaibach bodaj. Tak. Miałeś przyjemność zwiedzać podwodny wrak statku. Jakie to przeżycia w ogóle? No fantastycznie jest. Ma się wszystko na wyciągnięcie ręki. To działa na tej zasadzie, że nie wiem, stoi wrak, wrak tego statku, 40 metrów jest zatopiony pod wodą, tak? I my możemy go opływać z każdej strony. Chcemy być wyżej, płyniemy wyżej. Chcemy być niżej, płyniemy niżej. Praktycznie możemy go okrążyć jakby z lotu ptaka w tej wodzie. Wystarczy kilka głębszych wdechów i płyniemy do góry. Wystarczy kilka dłuższych wydechów powietrza i schodzimy na dół. Także praktycznie wrażenie jest takie, że latasz się w wodzie, nurkując i opływając ten brak dookoła. Także to jest naprawdę wspaniałe. Powiedziałeś kiedyś, tutaj się zacytuję, w jednym z wywiadów powiedziałeś: ja też nie mieszkam w Szałasie, choć wolę górskie ostępy i nieco lepsze śniegalowie, niż piecie treskowy kotor. To pokazuje nam całkiem inny rozwiązanie. To się może wiąże faktycznie z tą pasją do podróży. Ja lubię rozmawiać się w górze i w świata. I gdybym miał okazję przebyć taką ekstremalną technologię, gdzieś kapiece, mulelowie, przykład, obsługując czy gdzieś tam samym danym tego danego kraju.
to to chętnie bym no, uczestniczył, bo to jest powiedziałeś też kiedyś, że relaks, najlepszy relaks na Polsce Morzu. W 1998 roku miałeś w ogóle, kiedy zacząłeś jeździć, miałeś w ogóle możliwość wyjechać na Polskie Morze. Bardzo dobrze, bo to właśnie to jest w trakcie sezonu z głowy, teraz wiadomo, że nie wyjedziemy, tak? Bardzo rzadko, ale to jest takie z tym Polskim Morzem, bo jest tyle innych miejsc na świecie naprawdę, bo to nasze Polskie Morze. No ma swój urok, to nie było, ale no to nie jest takie miejsce, jednak nie. Natomiast rzadko też nie mam okazję gdzieś tam tutaj udać się na nasze Polskie Morze, no bo nie czas dla tych czasów. Zimą wakacje gdzieś tam dalej, ze względu na to, że wysoka się ciepła, ale faktycznie jest trochę pisać dwoma słowami, to najważniejsze dwa słowa, to miłość i adrenalina, bo tak jak mówisz, to wszystkie przygody, wyzwanie, miękowanie, ale także jeżdżenie motorów żłobów na dachu katowickiego Spodka, chociażby ściganie się z pan Rafała Sojnika z samochodem, także ta adrenalina to jest chyba coś, co jest bardzo istotne. Chyba tak jest, ja sobie z tego też bałem, bo właśnie ostatnio zdałem sprawę, że bez tego nie chcę, byłoby naprawdę bardzo nudne i nie to może żyje, jednak właśnie wtedy jest duże, bo to zawód jedyny jest non-stop i tak większy. Mam się z tym, ja się z tym poczuję, natomiast jak nie mam tu na pamięci takiej dyskocji, co się działo, po prostu się nie widziałem, nie ma koni, nie ma nudy. Jest to chyba lepiej, to jest masora. Tam się dobrze pasujemy do siebie. Kolejną swoją pasją są tatuaże. Ile ich masz? Nie mam zbyt dużo, ale będę pewnie miał więcej. Po planie jeszcze kolejne. Ale mam mowę w sumie, że ostatnio to też bardzo mowne. Te tatuaże to z reguły pojawiają się w jakichś ważnych momentach? Nie koniecznie, nie ma rozwoju, nie ma pewnie coś, co to znaczy. Ale to może być chyba miejsce srebrnego, bo bardzo tego badało powiedzieli, że chyba czekamy zaraz kolejny tatuaż, bo będzie jakiś duży. Tak, ale to właśnie też zgadza się. Tak, może też faktycznie. Ale nie jest to reguła. Ostatnia kwestia, którą chciałbym poruszyć, jest Facebook. Jak kiedyś chyba małe zdjęcie, ktoś zrobił konto na swoje nazwisko. I to nawet Piotr Głodem już na Facebooka chyba pisałeś. Tak. Czy nie myślisz o tym, żeby założyć swój pasek tam? To jest dobra sprawa, żeby zrobić sobie reklamę. Raz tylko się zębą, tak? Będzie odbywanie na Facebooku, że kiedyś tam chcecie to zdjęcie. I ludzie się nie biorą, co nabywać się z jego życiem. To jest ciągle fajne z reklamy. Wiesz co? Jest ciekawe. Oczywiście to jest ciekawe. No, te portale społecznościowe, no są bardzo dobre. No, tutaj nie ma. Nie mam, ale mocno ma. Z tym, że ja jakoś nie jestem to wkręcony. Ja na przykład mam Twittera, ale mnie tytuje z nim. Jak mam tyle czasu, to tam wrzucę, tylko sprawę, czy nie, dlaczego mnie odpoczynę. No, jakoś tak nie mam takiej pojęty, żeby... Nie czujesz tego? Nie czuję, jakoś tak za bardzo. Nie jestem odludkiem, że nie mam zupełnie nic gdzieś tam zamkniętym na świat, bo tak nie jest. Ale jakoś tak w tym się udzielam bardzo sprawić. Dobra, przejdźmy teraz do twojej kariery żużlowej. Wychowanek Polonii Piła czy Unii Leszno? To jest bardzo trudne pytanie. To jest bardzo trudne pytanie i w zasadzie trudno jest na nie odpowiedzieć, bo tak. Te najmłodsze lata swojej kariery zaczynałem w Lesznie. Ale zdałem licencję, już byłem zawodnikiem Pruskiej Polonii. I tam tak naprawdę po licencji przejdziemy kilka lat, jako młody junior. Więc no jak, jaka jest odpowiedź? No trudno tutaj cokolwiek powiedzieć. Więc licencją byłem zawodnikiem Leszna i teraz oczywiście jeździłem na torze jeszcze nic z tym trenowałem. A po licencji od razu jeździłem w Pile i te moje właśnie młode lata kariery wiążą się z piłą. Trudne pytanie, naprawdę nie jestem w stanie na nie odpowiedzieć. Ale to nawet ta sprawa miała swoje zakończenie w sądzie, tak? Twoi rodzice kłócili się z Leszna i wygrali tę sprawę. Czyli reasumując, wychodzi na to, że jesteś
przechował tym polem piłem, tak? Bo rodzice raczej byli po stronie polem, tak? Tak, i tak może w zasadzie to by mogło to wskazywać, bo ja mówiąc właśnie nie otrzymywałem jakiejś pomocy od klubu, zachęcenia, żeby jeździć w tym zespole, w tym klubie. I to raczej to był tak czar, że pomimo tego fakt byłem finansowany przez moich rodziców. A tutaj łącznie startowałem na to, że jeszcze nic mi było udostępnione gdzieś tam, czy łącznie z innymi podpokami podczas tej ligi, może to dalej. Także być może piła tutaj, znaczy jeśli chodzi o mnie, to w ogóle sytuacja miała takie miejsce, że gdzieś tam upadłem do sądu, bo wybrałem wtedy opcję taką, żeby jeździć w tyle, ze względu na to, że tak. Za pomoc przede wszystkim dla mnie, jako dla młodego chłopaka wtedy, czyli tam był nacisk straszny na to, żeby robić dobrze duże, więc sprzętu, nie ktoś nigdy nie oszczędzaj na tym sprzęcie. Ja miałem praktycznie taki sprzęt, jaki mógł mały w leśnie w tamtym czasie. To było bardzo przekonujące. Dbałem prosto młodzież. Także byłeś pod opieką Hansa Nielsona wtedy? Wtedy już tak. Znaczy to było chyba tam rok czy dwa lata później, ale ten pierwszy taki poważny rok startu w polskiej stolicy to było gdzieś tam właśnie przy udziale z boku Hansa Nielsona. To tak. Jak podsumujesz swój sezon 2012? Nie możesz być chyba z niego zadowolony, ale nie jest ta kontuzja, tak? Bo ta kontuzja, dokładnie, ta kontuzja zepsuła mi ten cały sezon. Początek był też taki, powiedzmy sobie szczerze, bez jakiegoś wielkiego szału. Nie było źle, nie było jakiegoś tam wielkiego szału. Później jak wszystko zaczęło się wypalać i gdzieś tam poczułem, że sprzętowo wszystko jest dobrze i moja forma gdzieś tam właśnie wzrasta i idzie do góry, to nagle trafi ta kontuzja, która wypoczyłem praktycznie ze startu prawie do końca sezonu. Zdecydowałem się wyjechać na koniec sezonu, ale to był taki wyjazd, to nie było ciężko wracać po trzech miesiącach pod kątem i rywalizować. Roku, tak? Dokładnie tak, jak się sprawdzić, czy sobie sprawdzić tą nogą, czy ona nie będzie boleć, czy ja mogę się tylko dalej ścigać. Tak, aby po prostu nie spowodować zimę, przygotowywać się, nie myśleć o tej nocy, tylko być pewnym tego, że w 2013 roku tematu tej nogi po prostu nie będzie. Efekt był taki, że nie startowałem najlepiej, ale ciężko jest rywalizować z zawodnikami, którzy jeżdżą cały czas są wjechani, a ja wypadam na 3 miesiące i faktycznie jest ciężko później formą dogonić, no bo była jednak ta przepaść. Ja czułem, że nie ma tej dynamiki, dokładnie, ma tej dynamiki na tym motocyklu, nie czuję się komfortowo i gdzieś tam chodziłem połowany, ale wiem, że będzie dobrze. Zacząłeś w Grand Prix od drugiego miejsca w Wołkach, potem trzecie miejsce tutaj u nas w Lesznie. No i potem zawody w Pradze, gdzie śmiało możemy powiedzieć, to jest jeden z twoich ulubionych torów i zaczęła się zniżka. Skąd to wszystko się wzięło? Trudno czasami jest znaleźć odpowiedź na... Bo w Pradze lubisz jeździć. Tak, bo lubię jeździć w Pradze, lubię ten tor, ale po prostu nie zagrało pamiętam wtedy w Pradze. Coś tam nie zagrało, nie wiem czy... Ale potem była seria 5-6 punktów, 7 punktów, potem właśnie była ta seria takich sprawców występów. Był trochę, miałem trochę problem sprzętowy, to na pewno. Pamiętam, że sporo gdzieś nas z tym sprzętem walczyłem, nie mogliśmy z moim trenerem dojść do ładu, co się dzieje. Coś się wydarzyło z tymi silnikami, to były trochę problemy na pyszne. Do tego też jakoś jeszcze może nie miałem tej takiej choroby ustabilizowanej i zdarzały się po prostu słabsze występy, słabsze biegi, co w efekcie dawało słabsze rezultaty. No tak jest w sporcie, no niestety nie da się wygrywać w 100% wszystkiego, ale najlepszy jest ten, który utrzyma tą formę jak najdłużej i od początku do końca będzie systematycznie jechał na równy poziom. Także w Lesznie, no ciekawa sprawa pomiędzy tobą a Tomaszem Golobem. Jechałeś na pierwszym miejscu, tym cię Tomasz wyprzedził i była taka dosyć kontrowersyjna sytuacja w parkingu maszyn. Było gorąco potem, nie powiesz, że nie. Jak teraz wyglądają wasze relacje z Tomaszem Golobem? Wyjaśniliście sobie wszystko? Jesteście kolegami poza torem? Tak, te relacje pozostają na takim dobrym poziomie cały czas. Tamten przypadek, czy tamto wydarzenie, które miało swoje miejsce, owszem, no ale taki jest sport. To jest sport czasami trudny i ten przypadek z Tomaszem no był taki specyficzny, no bo faktycznie coś się wydarzyło na torze, później coś się wydarzyło w parkingu, ale to są emocje, nerwy, presja, która gdzieś tam cały czas ciąży na każdym zawodniku. I tutaj nie trudno o to, żeby doszło do rękoczynów, czy przepychanek, czy też tam powiedzmy różnych wrzasków. Ale
sprawę wyjaśniliśmy sobie już później po tym całym wydarzeniu. Nasze relacje są znowu naturalne i będziemy dalej walczyć mistrzostwa świata. Także powiedziałeś, że doszło tam do małych przepychanek, także prawie do przepychanek, powiedzmy to tak umownie. Doszło pomiędzy tobą a Andreasem Johnsonem. Mamy tutaj dla ciebie taką niespodziankę, mówię, przepychanek na torze, tak? Mamy tutaj dla ciebie taką małą niespodziankę, chcielibyśmy ci puścić twój wyścig z Grand Prix Molili, pamiętasz? Pamiętam, finał z Andreasem Johnsonem. Tak, pamiętam. No, niesamowita walka, koniec końców udało ci się zwyciężyć. Bądź zapraszany. No, to był dobry bieg, bo przez cztery okrążenia cały czas coś się działo. Pamiętam, że... O, nie jest już akcja jeszcze w cały i... czas, tutaj było przez całe cztery okrążenia, szczęście. Było, tak. Tak jak miałeś potem z Emilem Wołkan. Też Wołkan, dokładnie. To był jeden z takich dobrych biegów, bo no mówię, cały czas był ten kontakt między nami i do samego końca praktycznie nie było jasne, kto ten bieg wygra, nie? A skąd się bierze? Powiedz mi, tak na to, że jedziesz i wiesz, jak zaatakować, jak jesteś w formie, to wiele rzeczy po prostu na to dzieje się intuicyjnie. Nie myślisz o tym, co zrobisz, tylko to się po prostu dzieje. Nie myślisz, wykonujesz to. Wiesz, która ścieżka od razu i czerwonię się, tak? Faktem, że musisz mieć w ogóle zaplanowany ten bieg, atak, szereg pochodzników. No i teraz ten decydujący, na ostatnim łupie, coś niesamowitego, co tutaj zrobiłeś. Tak, praktycznie o półka motocykla. I także komentarz, niesamowity. Tak. Tomasz też zrobił dobrą robotę, bo skomentował to fantastycznie. Ciarki przychodzą, jak się to ogląda tak... Ale właśnie takie biegi są istotą tego sportu, bo ludzie przychodzą, lubią to. Wygląda coś takiego. Jak się dużo dzieje na torze, jest ta walka, jest kontakt między zawodnikami. Także ja oczywiście sam jak to oglądam, to uśmiech mi się pojawia na twarzy, bo wiem, że ci ludzie, którzy to oglądali, czy będą mieli okazję oglądać, powiedzą, kurde, no fajny bieg, fajnie pojechali ten bieg, nie? Teraz z Andreasem będziecie mieli taką możliwość częściej. Zgadza się. Tak, takie popisy dawać. Dokładnie, że jesteśmy dobrymi kolegami, to na pewno będzie nam łatwiej współpracować na torze. I to się też dobrze tutaj składa. Twoje jedyne marzenie, takie żużlowe, to chyba tytuł indywidualnego mistrza świata. Przede wszystkim, zgadza się. Bo powtarzasz to w każdym wywiadzie. Tak, tego mi brakuje do mojej kolekcji różnych medali. Tego właśnie upragnionego złota. I mam jeszcze czas, ja wiem, umówmy się, nie jestem aż tak młodym zawodnikiem, ale też nie jestem stary wiekowo, więc mam jeszcze czas i mam nadzieję, że udowodnię sobie i tym, którzy gdzieś tam nie wierzą we mnie, że stać mi na to, aby powalczyć o to złoto. Jak zdobędziesz to mistrzostwo, to wtedy będziesz mógł sobie spokojnie odpuścić, ta presja zejdzie? Podejść do tego troszeczkę luźniej. Trudno mi powiedzieć, czy takie będzie odczucie później po tym. Ale najpierw jest długa droga, żeby przygotować się i powalczyć o ten złoty medal. A co będzie później, to się w ogóle nie ma co zastanawiać. Najpierw trzeba zrobić wszystko, żeby w ogóle była szansa, żeby to się wydarzyło. Takie ostatnie jeszcze pytanie odnośnie Grand Prix. Nie wiem, czy pamiętasz swoje pierwsze pudło. To było w 2004 roku, właśnie w wspomnianej Pradze, gdzie najczęściej stawałeś na podium, ale chciałbym się skupić raczej na tym, co było przed zawodami, aniżeli na samych zawodach. Najpierw mandat, jak jechałeś do Pragi i potem błądzenie w Pradze, szukanie stadionu. Powiedz nam coś więcej. A na koniec kara jeszcze finansowa, o ile dobrze pamiętam. I drugie miejsce wtedy było. Bo spóźniłem się na jeden z briefingów przed zawodami, tak? I wiem, że za to też jakaś tam wtedy była symboliczna kara, którą musiałem zapłacić. Ale faktycznie, pojechaliśmy na ostatni, właśnie nie wiem dlaczego spóźniliśmy się tak bardzo, ale wiem, że pojechaliśmy gdzieś lekko z jakimś takim opóźnieniem. Później faktycznie ten mandat, który zabrał nam sporo czasu, bo to zawsze trochę trwa, ta procedura, wiadomo, a później błądzenie po Pradze, nie mogliśmy znaleźć stadionu, gdzieś tam wjechaliśmy w złą drogę, wjechaliśmy zupełnie z drugiej strony miasta. No i na końcu gdzieś tam w takich nerwach padliśmy na stadion już z opóźnieniem, do tego później kara, no ale jak się okazało, to mi nie przeszkodziło walczyć o podium tego Grand Prix, nie wybiło mnie to z równowagi. A być może i bez tych... A być może to nawet miało jakiś dobry wpływ na to, że gdzieś tam na tej adrenalinie, jak jechaliśmy z tym pędem czasu, żeby zdążyć. I gdzieś tam to też może mnie jeszcze lepiej przygotowało do tych startów. Przejdźmy zatem do Folbazu Zielona Góra.
Za kilkanaście godzin podpiszesz kontrakt z Folwarkiem Zielona Góra. Pewnie słyszałeś to wiele razy, ale pierwszy raz możemy cię spytać oficjalnie. Dlaczego więc Folwark? Bo w mojej ocenie to jest dobry wybór, dobry klub. Bardzo markowy klub, który jest bardzo rozpoznawalny, który jest bardzo szanowany w środowisku, który ma dobrych działaczy, ludzi, którzy współpracują z tym klubem, co jest bardzo istotne. Także atmosfera głównie, tak? Atmosfera też, z tego co wiem, jest dobra i sprzyja tutaj Żużlowi w Zielonej Górze, w mieście, w okolicach, bo wiem, że ludzie bardzo się interesują tym sportem i przychodzą bardzo licznie na spotkania Falubazu. Także już mamy tutaj kilkanaście argumentów, dlaczego Zielona Góra. Wydaje mi się, że moja osoba tutaj odnajdzie się w tym środowisku. Z zawodnikami znam się bardzo dobrze i wydaje mi się, że stworzymy dobrą atmosferę w drużynie, co jest też bardzo istotne, żeby zrobić dobry wynik. Także no, wydaje mi się, że szykuje nam się ciekawy sezon, a my będziemy się starać o to, żeby powalczyć o mistrza kraju, bo skład mamy bardzo obiecujący. Każdy ma swoje ambicje i mam nadzieję, że uda nam się z sukcesem zakończyć rok 2013. A jak długo trwały negocjacje? Właśnie sytuacja wygląda w ten sposób, że tak, że nie były to jakieś długie negocjacje, aczkolwiek gdzieś tam później musieliśmy parę kwestii takich, wydawałoby się drobnych, ale domówić. Szczegółów takich. Szczegółów, tak. I tu bardziej chodziło o szczegóły niż te wszystkie podstawowe kwestie, czyli tam powiedzmy, nie wiem, jakiegoś kontraktu, sprawy finansowe. Do tego akurat w tych wszystkich sprawach doszliśmy do porozumienia bardzo szybko. Ale tak się dzieje, kiedy siada trzy osoby i chcą dojść do kompromisu, porozumienia, to tak naprawdę później te negocjacje kończą się bardzo szybko i tak to wyglądało. Ale faktycznie później jakieś takie drobniejsze sprawy musieliśmy już poukładać, więc temat się trochę przeciągnął. A tak mówiłem wcześniej, ja się cieszę, że będę mógł współpracować z ludźmi, którzy tutaj rządzą w Falubazie, bo oni to bardzo profesjonalni, mamy dobry kontakt, taki dość mocno koleżeński. Ja myślę, że to wszystko też będzie powodować, że atmosfera będzie sprzyjająca. Pojawiają się informacje, iż na przykład w Rzeszowie miałeś dużo większe pieniądze. I kwestia tutaj finansowa nie wchodziła. Nie była decydująca, jeśli chodzi o wybór klubu. Tak, z tego tematu nie wyciągać, to tak po prostu było. Ale stwierdziłem, że będę się czuł lepiej formuł. Powiedziałeś kiedyś, najlepszą mobilizacją dla ciebie są kibice, największą mobilizacją. Lubię, tak. Tutaj w Zielonej Górze osoba musiała powiedzieć, że mamy, że są najlepsi kibice w Polsce. Tak, jest ich najwięcej. Oprawy meczowe, poziom tego kibicowania to jest coś, co naprawdę powala na kolana. Ale to dobrze, bo ja lubię, jestem pewna, że ja lubię, jak są emocje na czyli zawodnik zwraca na to uwagę w parku maszyn. To się tak czuł, tak. Może nie bezpośrednio, wiesz, jak jesteś w parkingu i nie skupiasz się tylko na tym, co się dzieje na stadionie, ale czujesz tą atmosferę, słyszysz to, co się dzieje na trybunach, to krzyki, ten doping, to czujesz i to w parkingu, wiesz, to faktycznie robi taką atmosferę, że nie wiem, zbliża się wielkie wydarzenie danego tam, powiedzmy, meczu różowego i to odpowiada. Ja lubię jak tak właśnie jest. A ty tuż przed samym biegiem, gdy już stoisz pod tą taśmą, zwracasz uwagę na tych kibiców jeszcze zagrywających was do walki, czy raczej tylko i wyłącznie skupiasz się, bo ty też powtarzasz dużo, niż wodzisz biegnie przed meczem, wodzisz spokój, wodzisz się zamknąć sam tak sobie, więc chyba raczej przed biegiem to wygląda zdecydowanie inaczej. Tak, no tak, wiesz, masz kas, nie wiem, to tylko myślisz o tym, żeby odjechać do biegu, żeby startować, żeby rozegrać pierwszy łuk. Jest mnóstwo rzeczy, które musisz mieć zaplanowane przed tym startem, więc nie ma czasu gdzieś tam rozglądać się po trybunach, ale pamiętam, że zdarzały się takie sytuacje, że pomimo tego mojego skupienia, takiego naprawdę w 100% stojąc pod tą taśmą, kiedy zapalało się zielone światło i były takie ważne mecze, czy tam jakieś ważne biegi, które gdzieś tam rozstrzygały losy w meczu, to widziałem, powiedzmy, w tle, że ludzie po prostu wstawali z siedzeń, nie? Czyli po prostu wyglądali tam biegnie stojąco. Także to czasami można to ten oko przyuważyć, tak, ale to podnosi też właśnie adrenalinę i wyzwala chyba, a to każdy z nich też taką dodatkową jakąś, jakieś takie dodatkowe pałę, żeby jechać później też te okrążenia praktycznie na maksa. To fajnie, bo wtedy jak wszyscy walczą, wiesz, są zaangażowani w tym 100%, to taki są ciekawsze, także nic nie mogli z tego cieszyć.
Nie wiem, czy wiesz, ale publiczność ogólnopolska jest bardzo wymagająca i nie obawiasz się tego, że nie uzyskasz aprobaty publiczności tutaj na W69, a w Teatru na Holda, no niestety ta sztuka mu się nie udało. No tak, nie wiem, mam nadzieję, że będzie dobrze, że moje wyniki będą na poziomie takim jak w latach ubiegłych. I tego bardzo sobie życzę. To jest taki mój plan, aby być jednym z liderów zespołu. Poza tym myślę, że nie wiem, jakoś zawsze tutaj byłem w Zielonej Górze jeszcze jako zawodnik innego klubu, dobrze odbierany i mam nadzieję, że tak będzie jako już teraz jako zawodnik Falubazu. Ja postaram się ze swojej strony, aby nie zawieść oczekiwań kibiców, sponsorów i kierownictwa zespołu. Będzie mi na tym bardzo zależało. Także traktuję tą sprawę bardzo poważnie, bo wiem właśnie, tak jak mówię, wiem jaki tu jest klimat i wiem też, że Falubaz odnosi ostatnie lata sporo sukcesów i przydałoby się, aby to kontynuować. Także jestem świadomy tego, po co tutaj przychodzę do zespołu, ale wierzę, że się wszystko uda. No bo wiesz, dlaczego to mówię? Byłeś zawodnikiem Unii Leszno. Na pewno pamiętasz, a jeśli nie, to ci przypomnę taką sytuację. W roku, w którym zdobywaliście mistrza, biliście wszystkich na łeb i na szyję, przyjechaliście tutaj do Zielonej Góry i niesamowita porcja gwizdów od pierwszego do ostatniego zawodnika Unii Leszno wśród wszystkich kibiców tutaj na Wrocławskich 69. Tak jak mówisz, ty jesteś raczej dobrze postrzegany, ale mimo wszystko gdzieś tam te gwizdy były, wcześniej się pojawiały. Czy to nie jest dla ciebie żadnym problemem? Nie, bo to się nie działo notorycznie. Gdyby to się działo notorycznie i było jeszcze bardziej odczuwalne, no to pewnie można by się nad tym zastanowić, ale nie, absolutnie. To był to mecz, był zespoł, był dobry zespół. Kibicy mają prawo właśnie wygwizdać, żeby może mając na celu zdeprymować ten zespół przyjezdny i pewnie też tak było, także to jest, ja to odbieram zupełnie normalnie, naturalnie. Falubas to jest budowana drużyna na lata w tej chwili, w tym momencie. Czy możemy powiedzieć jasno, iż Jarosław Hampel w Falubazie to też jest melodia długiej przyszłości? Tak może się skończyć. Na pewno nie przychodzę do Falubazu na jeden sezon. Tym bardziej, że jakby prześledzić moją karierę, ja często klubu nie zmieniałem, a jak już w jednym klubie żyłem, to przynajmniej 5-6 lat. No tak, 4 lata w Wrocławiu, 4 lata w Pile, 5 w Lesznie, tak? 5 czy 6 w Lesznie, tak? I co? I myślę, że tak może też być tutaj przy... Bo ty nie lubisz, bo ty też jasno to kiedyś powiedziałeś, nie lubisz zmieniać? Nie, częstych zmian. Nie służy to niczemu dobremu, więc... Wiążę tutaj jakby swoje nadzieje na dłużej z Falubazem, zdecydowanie. A więc tym optymistycznym akcentem, mając nadzieję, iż Jarosław Hampel będzie jeździł długo w Falubazie Zielona Góra razem z Patrykiem Dudkiem, Piotrem Protasiewiczem, dziękujemy za śledzenie kolejnego odcinka. Moim Państwa gościem był, powtarzam to po raz kolejny, nowy żużlowiec Falubazu Zielona Góra, Jarosław Hampel. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie. Muszę tutaj Państwa poinformować, że te zawody nie mają wpływu na klasyfikację generalną bitwy mistrzów. To są zawody rozgrywane wewnątrz zawodów, a więc to, co się wydarzy, nie będzie miało wpływu na klasyfikację generalną. To zaczynamy. Co? Możemy zaczynać. Oto nasi zawodnicy. Na tor wjechali już Jarosław Hampel, Red Bull Team, Emil Sajfudinow, Red Bull Team i Mikkel Jensen, również Red Bull Team. Drugi wyścig półfinałowy żużel na Stadionie Narodowym. Nowoczesny obiekt zamienił się dzisiaj w tor dla żużlowców. I okazuje się, że żużel na stadionie tu w Warszawie także może podbić nasze serca. A przekonają się Państwo w wyścigu finałowym, jakich cudów będzie dokonywał Jarosław Hampel. Na starcie zawodnicy z dwóch poprzednich biegów, zwycięzcy dwóch poprzednich biegów i ruszają. A Tomek to komentuje, mieszając to z siatkówką. W niebieskim kombinezonie Jarosław Hampel, w kombinezonie czerwono-białym
Piotr Pawlicki, Jarosław Kampel na prowadzeniu, a my mamy wiadomość z Katowic. Polacy przegrywają w pierwszym secie 21-22. Pierwsze okrążenie zawodów żużlowych, finałowy wyścig, Jarosław Kampel na prowadzeniu. Niebieski to jego ulubiony kolor, maszynę zamienia dzisiaj w akordeon. Wygrywa najpiękniejsze nuty, 25 metrów straty miał Piotr Pawlicki. Jeszcze jedno okrążenie, Neville Kampel gdzieś wzuchnął, ale już podnosi swoją maszynę. Już ten akordeon będzie ze znowu najpiękniejsze dźwięki wydawał. Ostatnie okrążenie, ostatnie finałowe metry. Piotr Pawlicki nie da rady. Jarosław Kampel minimalnie przed Piotrem Pawlickim. Speedway Cup w rękach Jarosława Hampla. Hampela. Punktów? Czemu tak słabo? Słuchaj, bo nie pojechałem 6 biegu. To pewnie dlatego. A czemu nie pojechałeś 6 biegu? Kogo to było? Tak będzie, jak się tak będzie wydawać, tak katalabie takiej sytuacji dalej. Dzisiaj od startu do mety w każdym biegu byłeś nie do pokonania. Powiedz, jak ty to robisz? Mogę oczywiście na sprzęt narzekać, bo mam szybki motocykl. Yeah.
mogły, nie zawsze mogą, ale dzisiaj akurat była okazja, żeby przyjechać do Żółgory, mamy piękną pogodę. No i córce się bardzo podobało, bo w tym roku była pierwszy raz, także była zafascynowana tym, co się dzieje na stadionie, tym hałasem, tym dopingiem, także fajnie. Debiut w Falubazie i od razu komplet 14 plus 1 punktów. Chyba lepszego występu nie mogę się spodziewać. Zgadza się, bardzo się z tego występu oczywiście cieszę. Tak samo jak z występu moich kolegów, bo jechali bardzo dobrze, nie mieliśmy słabych punktów dzisiaj. Można by rzec, że na takim terenie mało dla nas znanym, więc to jest takie dla nas bardzo cieszące. Przed nami kolejne trudniejsze jeszcze mecze, ale widzimy, że jesteśmy w dość dobrej formie i teraz chodzi o to, żeby to utrzymać i powinno być wszystko okej. Okay. Czy próba toru, na którą wyjechali Piotr Protasiewicz i Andreas Jansson, pomogła Wam? Chłopaki po zjechaniu z toru podzielili się swoimi spostrzeżeniami? Tak, oczywiście. W ogóle bardzo fajnie, bo dużo rozmawiamy w parkingu. Ta atmosfera jest bardzo okej, okay, bo wymieniamy się poglądami tym, co się dzieje na torze, jak jechać i którędy. Ta próba jest takim malutkim plusikiem. Aczkolwiek to jest tak, że czasami pomoże, czasami może nawet przeszkodzić, bo z tymi ustawieniami to jest różnie. Czasami jest tak, że zbyt dużo informacji naraz to też niedobrze, ale w tym przypadku dzisiaj akurat wszystko się fajnie zazębiło, bo trafiliśmy ze sprzętem od samego początku, byliśmy szybcy na starcie, nie popełnialiśmy błędu na dystansie, także wynik nas bardzo cieszy i pracujemy dalej. No właśnie, ty już wcześniej w tą drużynę wszedłeś, natomiast dzisiaj pierwszy raz tak naprawdę z chłopakami spotkałeś się podczas meczu. Jak atmosfera, jak wzajemne wsparcie, czy to jest i ten team spirit, czy on istnieje w Falubazie Zielona Góra? Jest w porządku, jest naprawdę bardzo fajnie, istnieje stuprocentowo i dowodem tego było to chociażby, że w parkingu faktycznie, tak mówię wcześniej, dużo rozmawialiśmy, wymieniając się szczerze z poglądami na temat ustawień motocykli czy samej jazdy po tym obiekcie, także nie jestem zaskoczony, bo znałem chłopaków wcześniej już przecież, byliśmy czy na zgrupowaniu, czy gdzieś tam wcześniej się widzieliśmy i to się potwierdza, że tak zwany team spirit jest dobry, a to jest też duży plus dla zespołu, tak powinno być właśnie. Zawsze powtarzasz, że mobilizuje cię publiczność, gdy stadion jest pełny, to już tak naprawdę na godzinę przed meczem stadion był pełny i ta klatka była cała zielona. Czy to zmobilizowało cię podwójnie do tego, żeby ten debiut był jak najbardziej okazały? Tak, tak. Kibice z Zielonej Góry są zawsze bardzo głośni i widoczni, hałaśliwi, dopingują dosłownie sercem, także to bardzo buduje i napędza. Wiem, że podobnie jest w Zielonej Górze, już nie mogę doczekać tego spotkania u siebie na torze. Oczywiście życzyliśmy sobie podobnie dobrego rezultatu. Dzięki i powodzenia dalej. Dziękuję. Panie Jarku, dzisiaj udało się Panu po raz pierwszy po zimie wyjechać na torze zielonogórskim. W jakiej on jest kondycji? Bo wydaje się, że wygląda dobrze. I w rzeczywistości tak jest. Tor jest w dobrej kondycji, dobrze przygotowany, pomimo tego, że mieliśmy krótki czas do tego, aby ten tor przygotować, to wygląda i zachowuje się dobrze, także dopasowujemy motocykle, jeździmy, lubi się wjechać. Ja przede wszystkim tą geometrę trochę, przecież nie często tutaj startowałem, także pod tym kątem ten trening. Pan chyba problemy ze spasowaniem na niedzielę nie będzie miał, bo dzisiaj rusza Pan spod taśmy i jedzie daleko, daleko do przodu. Wszystko wygląda dobrze, faktycznie wszystko wygląda dobrze, jeśli chodzi o sam moment startowy, dojazd do łuku, na dystansie, później również trasę prędkości, także to wszystko dzisiaj na treningu wygląda świetnie i oby to się potwierdziło w meczu, to będzie super. Już w niedzielę udaje się Pan, w sobotę udaje się Pan do Bydgoszczy na Grand Prix. Oczekiwania wobec Pana osoby są naprawdę duże. Odczuwa Pan jakąś presję związaną z tego powodu? Na pewno presja dopadnie mnie już w dzień tego turnieju. Teraz jeszcze nie, ale już na pewno w dzień turnieju ten stres będzie bardziej aktywny. Ale jestem do tego przyzwyczajony, jakby zdaję sobie z tego sprawę, jakie są oczekiwania. Sam gdzieś tam moje takie szczere chęci są do tego, aby pojechać na dobrym, wysokim poziomie i postaram się o to w sobotę. Podczas turnieju w Grand Prix w Bydgoszczy nie był Pan jeszcze ani razu w finale. Z pewnością będzie chciał to Pan zmienić w sobotę. Bardzo bym chciał, tak. Jeszcze ostatnie pytanie odnośnie najbliższego rywala. Polonia Bydgoszcz, z pewnością wymagający rywal, o czym przekonała się Częstochowa w niedzielę. Okazuje się, że Bydgoszcz jest dobrym zespołem, bardzo mocnym i potrafią pojechać na świetnym poziomie, także to nie będzie łatwe spotkanie i z tego sobie zdajemy sprawę, to będzie trudny mecz. Także dlatego takie mocne przygotowania, no bo wiemy, że
Tu nie ma żartów. Dziękuję. Takim koniem napędowym tego zespołu? No, naprawdę trudno jest powiedzieć u progu tego sezonu. Nawet te pierwsze sparingi jeszcze nie wszystko nam mówią, bo jednak to nie jest prawdziwe ściganie. Podczas trwania prawdziwego już takiego meczu ligowego jest zupełnie inna jakby presja, inne ciśnienie. Także tutaj trudno jest cokolwiek powiedzieć. Jest to taka drużyna, gdzie trudno wskazać tego, kto będzie tam brylował. Aczkolwiek mają zawodników kilku dobrych. Ja się natomiast nie zastanawiam nad tym, kto będzie mocny, a kto nie. Wiem, że
Nie ma żartów w Gnieźnie, tym bardziej, że to jest taki teren bardzo mało znany, bardzo rzadko tam jeździmy i trzeba będzie naprawdę bardzo mocno być zmobilizowanym, aby wygrać w Gnieźnie. Także no, my o tym wiemy i z takim nastawieniem pojedziemy do Gniezna. Uda nam się namówić pana na wytypowanie wyniku, czy jednak nie usłyszymy? Nigdy nie typuję wyniku, bo to jest takie wróżenie naprawdę nie wiadomo z czego. Ja po prostu chciałbym, abyśmy na inaugurację wygrali. Thank you.
emocje, co przyspieszały bicie serca. Motocykle wszędzie są, patrz w lusterka. Czy wróci cały do domu, nie wiedział. Motocykl jak miłość czasem wszystko zabiera. Mawiał, jazda motocyklem jest jak seks. Kiedy pęknie guma, życie często wali się. Ryk silnika dawał po całości. Kupiłem, a mówią, że nie kupisz miłości. Obiecaj jej, że wrócisz, że nie zapomnisz. Pytaj koni mechanicznych, życie zależy od nich. Wkrótce na obroty dawał do odcięcia. Co się potem działo, to nie masz pojęcia. To nieprawda, że jechał 200 i że w mieście. Lecz niestety zawiodło go szczęście. Maszyna roztrzaskana, go już nie ma z nami tu. Zabrał go do siebie Bóg. Kochał to się go zmieniać. Jeśli zginę, to dlatego, że spełniałem swe marzenia. Używaj mózgu, często śmiał się, bo inaczej będzie. Leżysz na asfalcie, wspominam twoje słowa braku. Jakie jest śmiertelne przyspieszenie od zera do piachu. Byłeś bratem, przyjacielem, byłeś przyszłym ojcem. Wszyscy pamiętamy, nikt o tobie nie zapomnie. Wszyscy się spotkamy, czas wszystkich nas podkłada. Graj bracie po niebieskich autostradach. LWG, pozdrowienie, lewa w górę. Dla ciebie, wiesz na pamięć i szacunek. Młode wilki, łzy płynące, razem z tym odejściem zaszło słońce. Deszcz lał od rana samego, garść piasku na trumnie przyjaciela najlepszego. Oni wyjadą do wielkiego finału. Już ruszył czas dwóch minut, zatem droga wolna. Laikenem Bier pojawia się na torze jako pierwszy. Duńczyk wybrał sobie pierwsze pole startowe. Po jego prawej ręce ustawi się Emil Sajfutinow w kasku niebieskim. W białym Andreas Jonsson. Jonsson wybierał trzecie, wziął białe. No i miał to wyjścia. Znaczy się Emil wziął drugi, bo on drugi wybierał. Jednak pokazał biegu z kratę w półfinale, że z drugiego pola znakomity start zamknął Australijczyka. Tak samo może być i w tym biegu, że Emil wygra start, zamknie Keneta Bierę. Jest najzwyklejszy dzień, znowu siadasz na motocykl, wciskasz tempowo zapłon, chcesz zostawić kłopoty. Pędzisz znajomą ścieżką, znasz tą drogę na pamięć. Powoli, bez pośpiechu, toczysz swoją Yamakę. Dzieciaki gdzieś na przejściu machają znów do ciebie. Dla nich odcina zapłon, one własnie są ciebie. Mijasz grupę znajomych, dla wszystkich chleba w górę. Myślisz o tym, co będzie za rok, za dzień, minutę. Kilometr jak sekunda, to zasięg jak godzina. Zatrzymujesz maszynę, dzwoni twoja rodzina. Kochanie, wróć do domu, bo synki strasznie pieszczy. Nie mija są 5 minut i już do domu pędzisz. Zbliżasz się do krzyżówki, w oddali widzisz syna. Jesteś już prawie w domu, krzyżówka się zaczyna. Lecz na wcześnym czerwonym wymusił gówno skejcy. Poległeś w trudnej walce, do krwi zaciskam pięści. Do góry, krzycząc do ciebie.
siebie Boże. Zabierz wszystkich do siebie, co giną na motorze. Niech nie bliskich autostrad, nie braknie tam u góry. Kochamy naszą pasję, choć ciągle giną tłumy. Jesteśmy nieśmiertelni i tak już pozostanie. Nie jeden oddał serce, które w tym bije dalej. Wracając z każdej trasy, patrzę wysoko w niebo i nie mogę zrozumieć, że dochodzi do tego. Ja tu nie znam zaledwie, posiadam tylko naście, a straciłem już wielu i codziennie nim zacznę. Zmawiam za was drobaczkę, jak mówi mój dekalog. Niedzielnia lekką będzie, powtarzam to co rano. Ten trak jest jak modlitwa, która zabrzmi w głośnikach. Puszczenie naszych braci na wszystkich motocyklach. Jeżeli tam jesteście, popatrzcie na mnie z góry. To dla was są te kłęby i skór palonej gumy. Jarosław Hampel, ja już tracę czystego małego chłopaka głow, ale warto było wydobyć z siebie tyle ze swojego gardła, tyle siły. Jarosław Hampel zwycięża w drugim turnieju w swojej karierze. To co powiedziałeś, pora odczarować żółte pole. No i Hampel zrobił to w sposób niewiarygodny. To jest w tej chwili taki kozak, taki walczak, że no ręce same składają się do obrazku. Piękny, brawo, piękny sukces. To co mówiłem, znakomity pierwszy łuk. Napędzał się troszeczkę, nie zostawił Andreas miejsca, żeby wszedł pod niego na drugim łuku. Odczekał, zaatakował na ostatnim łuku, gdzie większość kibiców powiedzmy straciła już jakąkolwiek nadzieję, że coś w tym biegu będzie zmienione. Znakomity atak na kresce, pół koła przed Andreasem. No piękny bieg, piękny. Muszę to sprawdzić, przyznam ci się do czegoś Zenon, że ten Jarosław tak mnie pochłonął, że ja nie wiem kto w tym biegu przyjechał trzeci, ale zdaje się Kennedy. Emil Sajfudinow jechał cały czas trzeci, też nie wiem. Nie, wydaje mi się, że spadł na czwarte miejsce Emil, także rzeczywiście. W czym stopniu podium? Wtedy to była Kopenhaga, to był rok ubiegły. Należy nam się to i trzeba dopingować polskich zawodników. Jest to pięknie. Nie zdążył zrozumieć, jak kruche jest życie. Kochał to uczucie, gdy adrenalina skacze. Kochał swą dziewczynę, która teraz płacze. Nie ma już odwrotu, gaśnie serca bicie. Nie zdążył zrozumieć, jak kruche jest życie. Jarosław Hampel. O słabych stronach nie będę mówił, to na pewno, a jeśli chodzi o jakieś takie taką mocną stronę, no to generalnie jeśli chodzi tutaj o sport przede wszystkim, w tym kierunku można by coś powiedzieć, więc wydaje mi się, że mam silną psychikę, jeśli chodzi o trudne dyscypliny sportu, ona jest bardzo trudna, więc to jest jakby taka moja mocna strona. Najtrudniejszy rywal. Trudno jest mi wytypować i rzucić jakimś nazwiskiem najtrudniejszego rywala. Generalnie najtrudniejsi rywale są tacy, którzy no są niewstępliwi, prawda? Gdzieś tam w jakiejkolwiek walce, przede wszystkim na torze. Nazwiskiem tutaj ciężko jest zaparować. Nie mam większych obaw tak naprawdę.
Jakoś tak nic mnie nie prześladuje, nie mam czegoś takiego, czego bardzo bym się obawiał. Generalnie odpoczynek w ciszy i w spokoju. Lubię podróżować, lubię zwiedzać. Jeśli mam się zrelaksować, to bardzo chętnie zrobię nawet na naszym polskim morzem, powiedzmy. Lubię ten klimat, więc to jest taki kierunek praktycznie, w który idę. Tak naprawdę chyba chęć zwyciężania to jest taka najbardziej motywująca dla mnie, jeśli chodzi o tą stronę tego sportu. No to jest ten kierunek chyba, tak po prostu gdzieś tam uprawiając tą dyscyplinę sportu, chcąc zwyciężać, gdzieś tam taka dodatkowa mobilizacja zawsze istnieje. Poza tym, może tak troszkę z jednej strony, mnie bardzo mobilizuje też doping kibiców na stadionie. To działa na mnie bardzo właśnie mobilizująco. Potrafię wtedy z siebie naprawdę dużo, od siebie dużo dać w tej sportowej walce. Także tak mi to było. Trwa tak naprawdę od 2 lat, bo gdzieś tam wróciłem do czołówki zawodników startujących w cyklu Grand Prix. Gdzieś tam w tej czołówce się utrzymuję. Z troszeczkę z lepszym efektem, troszeczkę z gorszym czasami, ale gdzieś tam powiedzmy ten poziom jest zachowany. Więc mam nadzieję, że tak powiedzmy ogólnie rzecz biorąc, to jest taki najlepszy moment do tej pory i tu bardzo chodzi o to, żeby ten dobry moment kontynuować dalej. Na pewno podróżował, to na 100%, bo to mówię, to jest moja pasja i jak tylko mam czas, zwłaszcza w tej przerwie jesienno-zimowej, to lubię wakacjować, podróżować, zwiedzać, poznawać jakby inną kulturę i obcować właśnie z tą kulturą, także na pewno jakiś taki kierunek turystyczno-podróżniczy. Nie mam do tego sposobu, nie mam jakiegoś środka i kompletnie nie jestem w stanie powiedzieć, nie mam czegoś, co robię, co by mi pomagało. To co mówiłem wcześniej, po prostu wydaje mi się, że gdzieś tam dobrze znoszę stres, radzę sobie z tym, to taka moja chyba jakaś życiowa predyspozycja. Do tej pory to rajskie plaże dominikalne na przykład są piękne. Miałem okazję kiedyś poznać 10-krotnego mistrza świata w motocrossie, Stefana Wessa, to jest Belg. I strasznie taka postać charyzmatyczna, to na pewno, bo gdzieś tam miałem kilka okazji z nim podyskutować. Zdobywał te swoje tytuły w różnych okolicznościach, jeżdżąc czasami z fantazjami w ogóle. Rządzi i dzieli praktycznie w tym motocrossie przez długi okres. Poza tym jest też świetnym człowiekiem, w sensie, no nie tylko sport, ale jakby tak życiowo. I myślę, że no tak, myślę, że to może być ta postać. Marzenia sportowe, no to na pewno powalczyć, nie ma co na co gadać, no gdzieś tam o ten złoty medal, o to mistrzostwo świata, no bo no, tutaj drugie, trzecie miejsce mam w kieszeni, a została mi to najcięższa, najtrudniejsza droga, bo z tego sobie trzeba zdać sprawę, warto o tytuł mistrzowski. To o tym się bardzo fajnie, łatwo mówi, ale to jest trudny wątek i to będzie na pewno ciężka droga. Więc będę się starał i tyle. Bardzo mi to zależy, że to jest cel. Mam nadzieję, że będzie mi dane, żeby ten cel zrealizować. Najważniejszym moim dniem było to, jak urodziła się moja córka. Zdrowa i wszystko było w porządku. To na pewno. Lubiłem geografię, co się właśnie wiąże z tymi pasjami do podróży. Lubiłem ten przedmiot, także nie będę opowiadał tutaj, że lubiłem web, no bo pewnie w większości takie pytanie, czy tam taka odpowiedź nie jest, powstaje. Geografię bardzo, a nie lubiłem, słuchajcie, na przykład chemię. Ale ogólnie przymiotę ścisłe.
same pozytywne emocje, to na pewno. Ja uwielbiam ten film. Faktycznie lubię się przy pełnej trybunie. W ogóle nie przeszkadza, bo mi pomaga, kiedy jest żaba, głośno, dobit na stadionie. To mnie mobilizuje. Poza tym nasi polscy widzowie są... to są najlepsze, bo reagują bardzo emocjonalnie na wszystko, co się dzieje. Więc no... Potrafią stworzyć wspaniałe widowisko na trybunach. Swoim opiniem, swoimi przedstawieniami niekiedy nawet gdzieś tam, bo mają zorganizowane różnego rodzaju przedstawienia to, że tam kibicują po prostu przy swoim drużynom, czyli na przykład na Pucharze Świata są też zawodnikami zapamiętnością, także to jest nieodłączny element tej dyscypliny. Warto się ścigać dla takich momentów, jak chociażby właśnie Puchar Świata, gdzie wygrywa się w tej dramatycznej walce, widzi się tą radość tych setek czy tysięcy ludzi, którzy czekają, którzy też przeżywają te emocje jak my. Fajnie, że Polska, że ma tylu i tak wspaniałych. Ale ogólnie, mówiono się, że się jeszcze pobudowały się, przygotowane zostały inne stadiony. Wtedy rangi mistrzowskie na wspaniałych stadionach, pięknych miejscach. Pracowane są to praktycznie bezpieczeństwo w tej naszej dyscypliny. Więc takie są bardzo ważne elementy, które zostały poruszane gdzieś tam, o tym się mówi, o tym się głośno myśli. Także no, coraz bardziej kolorowo, coraz piękniej, coraz praktycznie, więc nie na takim dobrym zawodowym kierunku. Oczywiście to się nie stanie na dzień, czy to na rok, ale teraz pod uwagę szybkość jakby tego, co się w tym sporcie dzieje, to myślę, że będziemy mogli za parę lat obserwować również ciekawe widowisko, stojąc na wysokim poziomie, w którym będą uczestniczyć zawodnicy, ci najlepsi, którzy będą dostarczać właśnie tych tylu emocji. Koszulki, ale kochanie, takie zielone jak panowie mają coś, czy takie jak te są czarne? Też poszukamy. Ja muszę dla dwóch dziadków kupić. No. Takie jak my? Właśnie nie. Chyba takie jak ta szara jest. A jakie rozmiary? Jedna L-ka na pewno. Musimy zobaczyć, jak to M-ki wyglądają. Na pewno nie są tacy dobrze zbudowani jak ja, nie? Tak, najbardziej. No, ta M-czka pewnie jest bardzo ważna. To na pewno taty M-czka, nie? Karolina, zobacz. Nie za mała? L-ka. L-ki musi być. Za mała, tak? Tak, ta będzie za mała. 18, tak po 7 zrobiliśmy. A 10 to było. Dobry. Środki powiedzą? 35.
Na prezent? Na prezent? To chyba mi się podoba, nie? No, teraz chyba taki... Taki najbardziej. Fajnie się, fajnie wygląda, ładnie, nie? Dobra, to trzy sztuki. A może ten... Ty może taki, ten tak? Miski, miki, ten... Który? Ten? No, nie, obok. Ten biały? No. Ten? Nie, biały. Jeszcze tak. W lewo. Tu, ten. O, ten. To z Jezusem Świebucińskim, święty znak. Tutaj, z tej strony. Nie wiesz, to on tego nie chce. No. Nie, a ten obok? Duma Zimnowuskiej, no. O, ten ja bym wzięła jeden. No wiesz, nie tak. Z tej strony jest powiedzmy tylko, że inny kolor, nie? Zielony, no, z drugiej strony. No właśnie. To ten jeden. Mhm. Tak, no wiesz, każdy sobie tam wybierze, który będzie chciał. Ten, to ja tam mnie wszystkie jednak. No dobrze. Rozumiem. Witam. Przyszedłem włożyć tą niespodziankę. Jaką? Co? Jaką? No maskotkę. Naszą. Naszą maskotkę, tak? Proszę? Naszą zielonogórską maskotkę. To trzeba już coś kupić. Proszę? To trzeba już coś kupić. No jest, to wszystko jest, to co więcej. Dobra. Gites, fajnie. Zaglądam. Trzeba im kupić na jakiś prezent, nie? Prezent, pamiętam. Jak już tu ile sam? 89. Plecaki? Jakiej ceny? 80. Panie, jak myślisz, kamper potrzebny nam, czy nie? A ja wiem. Pomoże? A lepiej, żeby zostaje w zostaw. Nie, pomoże. No pojedzie chyba. Dobra. Chyba, że Henko jeszcze nie wiadomo. No właśnie. Nie, no może być jak pola teraz w tym sezonie dobrze. No. A cieszy się pan, że mamy kampera w składzie? Słyszałem właśnie, akurat byłem w Rajchu i słyszałem na tym prawie pierwszy. Jaki jeszcze? Że jest fajny. Że no, że jest. Dobrze? No, może i dobrze. Dobrze chyba, pojedzie. No to no daj mi nadzieję, że będzie jeździł, nie? To u nas też, kurde, Murek. Rysiek też miał niby jeździć i co zrobił, nie? No masz, jak to mówisz, jesteś no tak mężczyzną, nie? Słuchaj, ja bym wziął wszystkie. Ojej, no a po co mi te wszystkie? No oficjalnie jest, no to dobrze. Masz czapeczkę, bura ma. No. Z takich tych, a ten? O, Lubas, też, no, też, ten drugi, ten drugi, no, ten też. No. To muszę tak... Ja mi się wydał ładnie. No, też taki jeden. A kogo by pan widział nowego zawodnika? Kampela. Kampela? Pewnie. Czy Henkoka? Kampela. Ja chyba Henkoka bym wolał. Bo Henkok ile jeszcze pojedzie? Rok, no, dwa, z Kampelem podpiszą na 2-3 lata. Go tam ciągną. Ja mówię, że Kampela chyba lepiej. Bo Kampela podpiszą na 2-3 lata, nie? A ten Henkok to już będzie pilnował siebie, żeby coś mu się nie stało. To już dziadek się robi. No tylko pod tym kątem patrzę, nie? A Kampelowi mnie chyba nie pisał do tej... Kampel sezon w zeszłym roku, to pewnie po kontuzji będzie chciał, kurczę, pokazać, nie? No mam nadzieję, nie? Ale żebyś... Tak wydaje się, w tym roku to żebyśmy nie spadli tylko, nie? Nie, no. Dobry. Ja mam takie pytanie, nie powiem. Jakby państwo rozumieli 20 złotych, to czy była piątka? Niestety nie. Kurczę, taka bieda jest drobna, nie? Weź wiadomo, mam pan czy Henko? Właśnie gdzieś okaże wszystko, nie? No właśnie, 13. A pan kogo bywał? 30. Jak to powiedziały. Właśnie. No nic, zobaczymy, nie? A jeden albo drugi. Albo i. Henkok fajny gość jest, ale mówię, kurde, to tak jak oni cisną Hampela
do tej pory chyba nie podpisali, bo chcą chyba z nim na 2-3 lata podpisać, na, nie? Na 2-3 lata, nie? Ciekawe, czy podpiszą. Tam był jakiś problem. No dzisiaj o 12 mają, ale Bydgoszcz, mówię, tak, nie? Mi się wydaje, że tak, że kurde, na coś będzie. Bydgoszcz, no, bo Bydgoszcz chce o 12-12 zrobić, nie? A o której? O 12-12 chce zrobić prezentację, tak, tak, tak. A nasi powiedzieli, że chcą być Ubiec, nie? Mhm. Bo Bydgoszcz chce ogłosić, którego z tych dwóch dostała, nie? A nasi chcą... Że ogłoszą, że my i oni go mają. Nie, 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 bo albo Hampel, albo Henko, kiedy idzie tu, jeden idzie tu, nie? I nasi o 12 robią 20 minut przed nimi, żeby ich ubiec. Trochę wcześniej, tak, tak. Zobaczymy. Ale będzie pasować, bo Hampel ten tor lubi, słyszałem. No. Tutaj dobrze jeździł zawsze. Aha, to jakiegoś tam super sezonu też tak do końca widziałem, nie miał. Na końcu się pilnował tam, Lesowicza walczył, nie? No, no. Możemy być nawet piąci, aby Gorzów spadł. Niech to będzie pęto na koniec. Tego sobie życzmy. Wesołych świąt. Wesołych świąt. Ale mecze pan chodzi, czy nie? Mecze pan chodzi? Tak. No zresztą nie. A jeszcze pan chodzi na mecze, czy tak? Ja przyjadę. No, aha, jak rozumiem pana nic. Nie, nie, ja przyjadę, ja to tak zrobię. No. Jak jestem akurat, mam wolne, to idzie pan zobaczyć. Idę, rano. No. Ale to od takiego to. Ale to co, autograf pan podpisać czy nie? Bo nie wiem. Może podpisze pan autograf od razu. Teraz się gapałem. To może jeszcze. No to jeszcze jeden podpisać. To pasyna będzie. Wydaje się, że tam. Ale będę tam coś za lat pas. Sorry, że tak powiedziałem, co się tam. Fajnie, fajnie. No. Mi się wydaje, że ta czapeczka pierwsza, co to by była pod kolor tych, nie? To jest Jansona. A to nie, chodzi o farbację. Chodzi o klubową. Aha. Klubową chodzi, no. To jest Wesoły Świąt. I również. I żeby to się nie spotkało więcej, to ostatnie było, nie? Dokładnie, bez kontuzji. No właśnie. Do widzenia. Do widzenia. A pan kogo by wolał, Hampela czy Henkoka? W składzie? Nie wiem, na razie cały czas czytam na internecie i nie wiadomo co będzie. Nie wiadomo co będzie, no. I jeszcze... Dzisiaj ma być wiadomo. Dzisiaj 12. Tak, no, co tydzień. Mówili, że ten, w tej gazecie ja tylko Falubas miał być... Co tydzień. W Warszawie miał podpisać Hampelica i nie podpisał. No właśnie. I dwie te, po 5 zł te. Tak? Żółto, biało... Tak. Zielone, nie? No. Na mecz pan chodzi czy nie? No w tym roku jakoś nie byłem. A to w przyszłym roku jak już będzie taki dobry składek, tam przyjdzie chyba... Jak będzie jeździł? Nie, to na pewno. Co? Pójdzie pan chyba, nie? Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Do zobaczenia na stadionie. Mamy dobre nagranie. Mamy to. Jarosław Hampel, najlepszy zawodnik Falubazu Zielona Góra w tym spotkaniu. Najlepszy, nie bójmy się tego powiedzieć, w całym dzisiejszym meczu. Mógł być jeszcze lepszy, zwłaszcza w tym ostatnim biegu tak naprawdę, bo tutaj zabrakło tego mojego startu, chociażby startu, żeby zmienić losy tego wyniku. Mogło być zupełnie inaczej, ale z drugiej strony też nie ma co gdybać. No tak się ułożył ten mecz, że było ciasno, jeśli chodzi o punkty, że było bardzo nerwowo i gdzieś tam ta taśma... Po prostu mi się przytrafiła, tak to możemy tylko i wyłącznie powiedzieć. Dawno już takiej sytuacji nie było, ale niestety, no niestety w tak ważnym biegu ona się przytrafiła. Myślę, że to już się
nie powtórzy tego przypadek. Powiedz tak szczerze, mocno byłeś załamany, no bo ta taśma przetrafiła się w momencie, kiedy byłeś niesamowicie pewny i tak naprawdę chyba wszyscy na stadionie wiedzieli, że jak Jarosław Hampel wystartuje, to będzie trójka. Byłem strasznie zawiedzony tym właśnie, że nie mogłem w tym biegu wystartować, że nie pojechałem, że ta taśma. Bo faktycznie w końcówce czułem się dobrze dysponowany i jestem przekonany, że ten wynik skończyłby się zupełnie inaczej. Dwa mecze z Polonią Bydgoszcz i teraz z Toruniem za nami. Mieliśmy tego biegu 15, tylko jeden przegrany bieg. Można powiedzieć śmiało, że tutaj już czujesz się jak u siebie w domu na Wrocławskiej. Czuję się dobrze, tak. Cały czas już ten tor, cały czas staram się dużo jeździć, dużo trenować na tym torze, tak aby znać wszystkie ścieżki tego obiektu. Czuję się naprawdę okej w tym momencie. Wszystko jest pogarniane dobrze sprzętowo. Fajnie wszystko się układa, jeśli chodzi o naszą całą drużynę. Nastroje po tym meczu nie są jakieś najlepsze, wiadomo, ale też trzeba zaznaczyć, że jechał dobry zespół i w tej konfrontacji wypadliśmy dobrze. No, gdyby jechał Andreas dalej, pewnie jechałby dużo, dowiózłby dużo punktów i też zupełnie ten wynik mógłby wyglądać inaczej. Także absolutnie nie załamujemy się tą porażką. To tylko świadczy o tym, że mieliśmy trochę więcej pecha, a przy odrobinie więcej szczęścia na pewno będziemy spotkania wygrywać. W piątek na treningu chodziła szeroka, dosyć mocno. Piotr Petrasiewicz objeżdżał was na treningu jak chciał po szerokiej. Dzisiaj szczególnie w końcówce ta ścieżka po szerokiej nie wiodła tak jak powinna. Mimo to ty jednak za każdym razem potrafiłeś pojechać tak, że nikt nie miał z tobą żadnych szans. Dobrze czytałem ścieżki tego toru i faktycznie mogłem gdzieś tam próbować jazdy szerzej i to mi wychodziło. Cały czas kontroluję każde spotkanie i analizuję, gdzie te ścieżki są najszybsze. Także no, już odczytuję ten tor dobrze i myślę, że następne spotkania będą dla mojego zespołu bardziej udane, że wszyscy będą dobrze punktować i no bo to nam chodzi, żeby wygrywać mecze. Gdy wjeżdżasz na tor z Patrykiem Dudkiem, to tak naprawdę wszyscy na stadionie są pewni tego, że będzie 5-1. Dobrze ci się jeździ w parze z Duzersem? Bardzo dobrze. Patryk jeździ bardzo lekko, bardzo przebojowo w każdym biegu. Myślę, że uzupełniamy się odpowiednio. Nawet jak nie wygrywamy startu, to wiemy, gdzie pojechać, żeby zaskoczyć przeciwnika. To jest bardzo istotne, także cieszę się, że tak te biegi się układają. To jest początek sezonu i miejmy nadzieję, że dalej będziemy błyszczeć. Dzięki za wywiad i tak szczerze mówiąc, jedyne czego ci życzę, to tylko więcej szczęścia. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Jarosław Hampel, najlepszy zawodnik w Polbazu Zielona Góra w tym spotkaniu. Najlepszy, nie bójmy się tego powiedzieć, w całym dzisiejszym meczu. Mógł być jeszcze lepszy, zwłaszcza w tym ostatnim biegu, tak naprawdę, bo tutaj zabrakło tego mojego startu, chociażby startu, żeby zmienić losy tego wyniku. Mogło być zupełnie inaczej, ale nie są też nie ma co wygrywać, bo tak się ułożył ten mecz, że było ciasno, jeśli chodzi o punkty, że było bardzo nerwowo i gdzieś tam ta taśma po prostu mi się przytrafiła, tak to możemy tylko i wyłącznie powiedzieć. Dawno już taką sytuację nie było, ale niestety w tak ważnym biegu ona się przytrafiła. Myślę, że to już się nie powtórzy, to był przypadek. Powiedz tak szczerze, mocno byłeś załamany, no bo ta taśma przytrafiła się w momencie, kiedy byłeś niesamowicie pewny i tak naprawdę chyba wszyscy na stadionie wiedzieli, że jak Jarosław Hampel wystartuje, to będzie trójka. Byłem strasznie zawiedzony tym właśnie, że nie mogłem w tym biegu wystartować, że nie pojechałem, że ta taśma. Faktycznie w końcu czuję się dobrze dysponowany i jestem przekonany, że ten wynik skończy się zupełnie inaczej. Dwa mecze z Polonią Bydgoszcz i teraz z Toruniem za nami. Mieliśmy tego biegu 15, tylko jeden przegrany bieg. Można powiedzieć śmiało, że tutaj już czujesz się jak u siebie w domu na Wrocławskiej. Czuję się dobrze, tak. Cały czas ten tor, cały czas staram się dużo jeździć, dużo trenować na tym torze, tak aby znać wszystkie ścieżki tego obiektu. Czuję się naprawdę okej.
w tym momencie wszystko jest pogarniane, dobrze sprzętowo, fajnie wszystko się układa, jeśli chodzi o naszą całą drużynę. Nastroje po tym meczu nie są jakieś najlepsze, wiadomo, ale też trzeba zaznaczyć, że jechał dobry zespół i w tej konfrontacji wypadliśmy dobrze. No, gdyby jechał Andreas dalej, pewnie jechałby dużo, dowiózłby dużo punktów i też zupełnie ten wynik mógł wyglądać inaczej. Także absolutnie nie załamujemy się tą porażką. To tylko świadczy o tym, że mieliśmy trochę więcej pecha, a przedrobnie więcej szczęścia na pewno będziemy spotkania wygrywać. W piątek na treningu chodziła szeroka, dosyć mocno. Piotr Potasiewicz objeżdżał was na treningu jak chciał po szerokiej. Dzisiaj szczególnie w końcówce ta ścieżka po szerokiej nie wiodła tak jak powinna. Mimo to ty jednak za każdym razem potrafiłeś pojechać tak, że nikt nie miał z tobą żadnych szans. Dobrze czytałem ścieżki tego toru i faktycznie mogłem gdzieś tam próbować jazdy szerzej i to mi wychodziło. Cały czas kontroluję każde spotkanie i analizuję, gdzie te ścieżki są najszybsze. Także no, już odczytuję ten tor dobrze i myślę, że następne spotkania będą dla mojego zespołu bardziej udane, że wszyscy będą dobrze punktować i no bo to nam chodzi, żeby wygrywać mecze. Gdy wjeżdżasz na tor z Patrykiem Dudkiem, to tak naprawdę wszyscy na stadionie są pewni tego, że będzie 5-1. Dobrze ci się jeździ w parze z Duzersem? Bardzo dobrze. Patryk jeździ bardzo lekko, bardzo przebojowo w każdym biegu. Myślę, że uzupełniamy się odpowiednio. Nawet jak nie wygrywamy startu, to wiemy, gdzie pojechać, żeby zaskoczyć przeciwnika, a to jest bardzo istotne. Także cieszę się, że tak te biegi się układają. To jest początek sezonu i miejmy nadzieję, że dalej będziemy błyszczeć. Dzięki za wywiad i tak szczerze mówiąc, jedyne czego ci życzę, to tylko więcej szczęścia. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie. We'll be right back.